Rozmawiałeś z ptaszkiem, kotuś? Rozmawiałeś, na podwórku chodził, ale on ci i tak nie usłyszał, kotek. Siemano, witam was, z tej strony Nesko. Znowu was trollowałem, bo znowu napisałem wam na Facebooku, że nie będzie Pio, a jednak w sumie na live też wam to powiedziałem. Tak samo jak tydzień temu was trollowałem, dzisiaj też was trollowałem, więc z tego powodu się bardzo cieszę, że daliście się nabrać. Ale jednak się pojawiło, widzicie jakie ja jestem magiczny, po prostu nie wiem jak ja na to znajduję w ogóle czas, teraz mam egzaminy, ledwo co zresztą wróciłem i już nagrywam, widzicie jakie ja jestem dobry, widzicie, a wy nie chcecie oglądać samego Far Cry'a, no ja cię nie mogę, no tak mi się odwdzięczacie za moją dobrą pracę dla was. No dobra, dobra, rozumiem to, rozumiem, no. Chociaż Far Cry tak i tak wam polecam. No znajdziecie tutaj gdzieś adnotację. Naprawdę zawalista seria według mnie. I naprawdę fajnie mi się w to gra. Więc jedyne co teraz mogę wam powiedzieć, to zaprosić was do gry. Mam nadzieję, że tło trochę lepiej wygląda. Postanowiłem je trochę poprawić, może dać inny kolor, może coś. Zresztą sami zobaczycie, bo jeszcze tego naprawdę nie zrobiłem. Tylko mówię, tak zgaduję, że będzie lepiej i że jednak to zrobię, co nie? Ale dobrze jest, no dobrze jest. No, zaczynamy Pio i pamiętajcie o pytaniach w komentarzach i łapce w górę. No więc magiczny głosie, teraz czas na ciebie, przeczytaj pytanie. Buja, tutaj Bonsai 535, witam wszystkich, to ja, ten magiczny głos. Co tam u ciebie, Neskot? A, u mnie. W sumie, co mnie to chodzi. Więc możemy zaczynać. Pierwsze pytanie to Daniel Proszyński. Ile już grasz w LoL'a? Który masz level i kiedy lot z widzami? Dziękuję ci bardzo za przeczytanie pytania, teraz przejdziemy do odpowiedzi. Co do LoL'a? Ile już gram w LoL'a? No to tak naprawdę to wiesz co? Gram w to może mało, bo ja tak naprawdę gram takimi przerwami, raz przerwa tutaj, raz przerwa tutaj, raz przerwa tutaj. I te przerwy są dosyć długie czasami, bo naprawdę czasami się grać nie chce w tego LoL'a, bo to takie nudne, biegasz ciągle po tej samej mapie. Mogi, tam taki duży teren jest, a cholera, jest tam tylko trzy mapy, no. Nienormalne przecież, no kurde. Kurde, no mam spory level, znaczy spory level, nawet nie mam 30, wiecie, bo tak naprawdę dużo w to nie gram. Ale level mam 24, to nawet WoS-u mam większy, jakby nie patrzeć, tam około 50, któryś tam. Ale mniejsza. Nie gram dużo w LoL'a, tak naprawdę ostatnio zagrałem sobie jeden meczik, po którym tak naprawdę po 10, po 15 minutach mi się odechciało grać. Ale myślę, że do LoL'a z widzami akurat zechce mi się znowu zagrać, a myślę, że to jeszcze się tam przedłuży około tydzień, może dwa, bo teraz mam tego Far Cry'a, więc LoL'a najwyżej będę nagrywał po Far Cry'u, a po Far Cry'u jeszcze mam jedną serię, którą chcę zacząć, więc zobaczymy jak to się potoczy wszystko. Więc w sumie co, chyba odpowiedziałem na twoje pytanie, co nie? Jak myślisz, czy opłaca się Rockstar Games wydawać GTA 5 na PS3, skoro miesiąc później wyjdzie na PS4? Wiesz co ci powiem, tak naprawdę wydaje mi się, że im się opłaca, bo czemu miałoby im się nie opłacać? Samo to, że wydają nową grę, to już jest opłacalne, bo oni wiedzą po prostu, że to się sprzeda w milionach egzemplarzy. GTA to jest najlepszym sandboxem i raczej szybko się to nie zmieni, nawet Watch Dogs chyba tego nie zmieni. Chociaż wcześniej miałem jakieś inne zdanie, ale po tym jak poczytałem trochę jeszcze o GTA 5 i o tym co będzie można tam robić, to strasznie mi się to spodobało i ciągle uważam, że GTA jest najlepszym i będzie najlepszym sandboxem jaki kiedykolwiek wyszedł, więc nieważne na co oni wydadzą i tak im się będzie to cholernie opłacało, bo po prostu na ta gra... Nawet jakby była gorsza od czwórki, to i tak by mi się opłacało, bo wiedzą, że ludzie to kupią i oni na tym zarobią. Na pewno w pierwszym dniu pójdzie parę milionów egzemplarzy, no więcej niż w Call of Duty, nawet jeszcze więcej niż w innych grach, nie wszystkie gry razem wzięte. Naprawdę, no kurde, naprawdę jedna z najlepszych gier i naprawdę się opłaca im wydać na byle jaką konsolę, nieważne czy to będzie PS4, czy to będzie PS3. A tak naprawdę ja sądzę, że na PS4 i tak wyjdzie ta gra, tylko że troszkę pójdzie później. Ale zobaczymy jak to się potoczy, może premierę przesuną akurat na premierę PlayStation 4. Nigdy nic nie wiadomo, przekonamy się o tym dopiero potem, jak już GTA wyjdzie, prawda? No, chyba to była ta właśnie odpowiedź na te twoje pytanie, więc po prostu lećmy z następnym. Neskot, zdecydowanie za mało mi płacisz. A chwila, ty mi nie płacisz. Porozmawiamy o tym później, bez bicza. Więc tak. Oliwia Jeruś zapytała. Jeryś, kurwa. Ja nie umiem czytać, upośledzony jestem. Upośledzony. No nie dość, że upośledzony, to jeszcze mało mamy. Przecież w pytaniu wyraźnie jest napisany Kacper WW. I jego pytanie brzmi, czy nagrywam jeszcze Slendera? Slenderman i jeszcze raz Slenderman. Mam już go dość. Naprawdę. Wiecie, jak mnie to już zaczyna wkurwać, naprawdę. Powoli zaczyna mnie to wkurwać.
bo nieważne, czy ja napiszę o jakiejś innej grze na Facebooku, zawsze będzie zasrany komentarz ze Slendermanem. Kiedy Slenderman nagle jakąś grę, nagle mapkę. No what the fuck, no kurde. Ludzie, nagram jak będę chciał, prawda? Logiczne, dosyć logiczne to jest. Więc mi kuźwa nie spamujcie tym, bo to ani nie przyspieszy zrobienia odcinka, bo ja nagrywam wtedy, kiedy mi się podoba tego Slendermana. No nic to nie da, po prostu mnie to jeszcze bardziej wkurwi, że jeszcze bardziej nie będę chciał tego nagrywać. Po prostu, logiczne. Logiczne, po prostu, no nawet kto by to zrozumiał? Mój kot, który siedzi za kamerą, no. Russell, kciś. Prawda, żebyś zrozumiał? On się nawet nie wypowie, bo i tak nic by nie powiedział, prawda? No, to on tylko siedzi. Jeżeli chcecie odcinek ze Slendermana, poczekajcie, po prostu, poczekajcie. Pojawi się, nie wiem kiedy, ale się pojawi, po prostu. O, kuźwa, dalej. Paweł MR 011 zapytał. Czy na dłuższe weekendy wracasz do Polski? Jeśli tak, to do jakiego miasta? Powiem ci tak, jeżeli bym wracał na dłuższe weekendy do Polski, to byśmy tutaj szybko zbankrutowali, bo sama wyprawa do Polski kosztuje już tam około, no można powiedzieć, 1000 koron, bo wiesz, paliwo, trzeba dojechać, to jest 1600 kilometrów, czyli dosyć sporo. Po drodze się jeszcze coś kupuje do jedzenia, do picia, więc jest tego dużo. Plus jeszcze sam pobyt w Polsce, kolejne 2000 koron, a tutaj dłuższy weekend jest powiedzmy co... ile? Co miesiąc, co dwa. Więc jakbyśmy tak wracali za każdym razem, to by cholera naprawdę wyszło tego sporo. Ostatni raz, kiedy byłem w Polsce, było to około chyba rok temu. Było to przed wakacjami, tydzień przed wakacjami, pamiętam to. Tak w sumie naprawdę to mi się nie chce jeździć do Polski, bo to zajmuje, mówię, 16 godzin w samochodzie. Komu by się chciało wytrzymać? Jeżeli lecimy samolotem, czyli po prostu na przykład z Orkus albo skądś tam, to tak, wtedy to luzik, to mogę wtedy pojechać, ale jak jednak jedziemy tym samochodem, to mi się nigdy nie chce. Miesza, po prostu lecimy z następnym komentarzem, następnym pytaniem. Olna Szy zadała pytanie. Czy masz już jakiś plan na wakacje? Czy mam już jakieś plany na wakacje? Bo w sumie plan to mogę mieć jeden, a plany są, jest wiele planów. Ale mam jakiś plan. Będę siedział na dupie i grał. I będę grał w Tomb Raider. Ostatnio przeszedłem. Nie, to nie Tomb Raider. To coś innego będę grał. Będę grał, co wychodzi teraz? Najbliższa premiera będzie Metro. Metro będę grał. Nie, Metro nie, bo teraz już wychodzi, to nie. Chociaż wakacje będę miał już teraz, jakby nie patrzeć. Za 2 tygodnie mi się zaczynają. Nazywają się Leseferie. W ciągu tych dni wolnych będą egzaminy w szkole, więc to takie trochę, wiesz... Dimitri 1K98 zapytał. Spodobała ci się jakaś dziewczyna mieszkająca w Danii? Leskatorzy dziewczyna. Wiesz co ci powiem, Wojtku? Tak, nawet 3. Jaka liczba, 3, co nie? O, takiej to chyba nigdy nie słyszeliście. Ale nie, serio. To co mówiłem w poprzednim odcinku Pio, czyli w tym poprzednim, że one są takie... No to wiesz, to chyba samo za siebie mówi, że trudno znaleźć taką jakąś ładniejszą niż... Powiem ci po prostu tak i tyle, no i to ci powinno wystarczyć, więc... Dziękuję ci bardzo, głosie magiczny, za pytania, czytanie. To byłem ja, bo za 535 dziękuję Neskotowi za to, że dobrowolnie pozwolił mi nagrywać te pytania. Tym właśnie sposobem doszliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Wiem, że był krótki, pytań dużo nie było, były tylko pytania o zasanego Slendera. Fuck. Dobra, ale uspokój się, dobra. Jest, dobrze, git. Więc jeżeli chcecie następny odcinek Pio, to dawajcie te głupie pytania. Mówię o byle gówno, tylko nie o Slendera, proszę was, i tak nie o Lola. Tak mi ględzicie tym Slenderem na Facebooku i na YouTubie, no. Naprawdę, no kurde, koniec z tym, koniec, Slendera nie będzie, żartuję. Jeden, co mogę wam teraz powiedzieć, to dajcie łapkę w górę, zostawiajcie pytania, że się z wami żegnam. Więc na razie, cześć i pa!